Backrooms. Coś dawno nie gadaliśmy o tym miejscu. I tak wiem, rzeczywiście Kane Pixels opublikował kolejny materiał, który chciałbym przeanalizować, jednak, no wiecie, to jest materiał, który trwa niespełna 3 minuty, więc trochę mija się z celem robienia na jego temat kolejnego wielkiego filmu. Zatem wolę jeszcze chwilę poczekać, do czasu aż Kane wypuści kilka nowych filmów, wówczas wszystko zbiorę w całość i przeanalizuję w jednym większym filmie. Póki co, zajmijmy się czymś innym. A mianowicie, czy zastanawiało was kiedykolwiek, jak wydostać się z Backrooms, a raczej jakie jest ich zakończenie? Co jest na samym końcu, co tam się znajduje, jak wygląda koniec Backrooms i co cię czeka, gdy się do niego dostaniesz? Z odpowiedzią na te właśnie pytanie przychodzę w dzisiejszym materiale, w którym zajmiemy się właśnie prawdziwym, ostatnim poziomem Backrooms, ich zakończeniem. Cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym, tak jak wspomniałem, zajmiemy się końcem Backrooms i miejscem, z którego prawdopodobnie przeniesiesz się z powrotem do naszej rzeczywistości, czyli myślę, że to będzie całkiem ciekawy materiał. Nim zaczniemy, strzel standardowo tego suba na kanale na dobry początek oraz zostaw like pod tym materiałem, żeby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a tymczasem, moi drodzy, już nie zamierzam przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść do ostatniego poziomu Backrooms. Zatem tak, udało ci się. Nareszcie jesteś na miejscu. Po długiej podróży, po wszelkich poziomach Backrooms, po starciach się z różnymi stworami zamieszkującymi to miejsce, nareszcie dotarłeś do samego końca, czyli do miejskiej biblioteki. No dobra, może nie. Ale faktem jest, iż the end, czyli w teorii koniec Backrooms, przypomina kompletnie bibliotekę. Jest to idealny przykład miejsca określanego mianem Liminal Space. Po prostu spójrz na to miejsce i powiedz mi, co czujesz. Tak jest. Cóż za dziwna nostalgia. I tak, chociaż to nie o tym jest ten materiał, to musiałem o tym wspomnieć. Co czujesz, patrząc na to zdjęcie? Każdy z nas prawdopodobnie poczuł teraz niepokój i nostalgię. Jakbyś gdzieś już to wcześniej widział, albo kiedyś już tam byłeś, ale za nic nie pamiętasz, kiedy to było i w jaki sposób zetknąłeś się z tą przestrzenią. Natomiast przejdźmy do sedna. Tak jest, koniec Backrooms. Jest to totalnie zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. I tak, ten obrazek i cały ten poziom nie jest końcem tej przestrzeni, a jest poziomem pułapką, który jedynie skusi przechadzającego się obok ocalałego do wejścia tutaj, bo przecież tutaj jest koniec i być może zaraz wróci na powierzchnię. Tak jednak się nie stanie. Ponieważ co takiego charakteryzuje ten poziom? Jest to bowiem nieskończona biblioteka. Ty. Nic nowego. Kompletnie wyciszone, tak, bo na maksa ciche pomieszczenie, przypominające bibliotekę szkolną, która zapętla się w kółko i jest gigantycznym labiryntem. No, nic nowego. Jednakże w tym miejscu znajduje się pewna charakterystyczna rzecz, która bardzo mocno wyróżni ten poziom, bowiem gdzieś tutaj, pośród półek, na których powinny być książki, znajduje się brama, ukryte przejście do prawdopodobnie prawdziwego poziomu ostatniego, do końca Backrooms i do prawdopodobnego wyjścia. Do poziomu... O stary. Do poziomu 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 7. Pomijając fakt, iż liczba ta jest absolutnym limitem 64-bitowych liczb całkowitych na komputerze, oznacza również prawdopodobnie ostatni poziom Backrooms, który wygląda tak. Gigantyczne, zapętlone, nie wiem, czy to jest dobre słowo, wiecie, okrągłe, to też nie jest dobre słowo, schody, ciągnące się prawdopodobnie w nieskończoność. Nie dość, że jest to najdalszy poziom ze wszystkich, to również jest określany najbardziej niebezpiecznym, a to głównie dlatego, iż wszelkie organizmy, które się tutaj dostały, nie były w stanie przejść nigdzie dalej przez rzekomo tysiące lat, ale to nie jest aż tak oczywiste, bowiem stąd da się wyjść i zaraz powiem wam jak. Jedyne zdjęcie tego poziomu przedstawia właśnie wspomniane schody, które mają piąć się w nieskończoność w górę i w dół. Zdjęcie jest czarno-białe, jak i rzekomo czarno-biały ma być cały poziom. Ma być kompletnie wyprany z jakichkolwiek barw i kolorów. Rzekomo jest to tyle dziwna i specyficzna przestrzeń, że nawet nie poczujesz tutaj swojej wagi. Zatem w stanie jesteś iść do góry przez cały czas bez zatrzymywania się, a dojście na samą górę trochę ci zajmie, ponieważ schody mają się ciągnąć przez miliardy kilometrów, a tak naprawdę nigdy się nie kończyć.
Co interesujące, dostać się tutaj możesz również z poziomu jeszcze innego poziomu o liczbie, uwaga, 3, 4, 4, 1, 6, 8, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 5, 0, 9, 8, 7, 6, 4, 9, 0, 2, 8, 5. Tutaj istnieje ekstremalnie niskie prawdopodobieństwo, że na twojej drodze znajdzie się przejście właśnie tutaj. Zatem jeżeli schody pną się aż tak wysoko, to gdzie jest wspomniane wyjście? Gdzie jest ta ucieczka z Backrooms, o której wspomniałem? Otóż takowa istnieje, jednak nie jest to nijak potwierdzone. Samo istnienie wyjścia stąd jest raczej hipotezą, niżeli czymś popartym prawdziwymi dowodami i argumentami. Rzekomo, jeżeli przejdziesz dokładnie 5000 schodów i faktycznie będziesz liczył każdy kolejny schodek, po którym przejdziesz, a następnie przeskoczysz przez barierkę, dostaniesz się z powrotem do faktycznej rzeczywistości. Do tego samego świata, z którego znowu klipowałeś się tutaj i bardzo tego żałujesz. To rzekomo ma być jedyna forma ucieczki z tego miejsca, jak i z całego Backrooms, jednak czy jest to stuprocentowo potwierdzone i niepodważalne? Raczej nie. Ale zawsze warto spróbować, bo przecież zawsze możesz się gdzieś dostać, poza spadnięciem na sam dół. A, no tak, jest jeszcze jeden sposób wyjścia stąd, którego na bank nie będziesz chciał spróbować. Bowiem jeżeli przejdziesz zaledwie 85 schodów i wówczas przeskoczysz przez barierkę, dostaniesz się do poziomu znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Lecz lepiej tego nie rób. Bowiem jest to poziom, na którego temat wiemy zaskakująco mało, poza faktem, iż jest wręcz wypełniony rozmaitymi hauntsami, facelingami i wszelkimi innymi bardzo niebezpiecznymi bytami zamieszkującymi Backrooms, których na bank nie chciałbyś spotkać, a tutaj pogadasz z nimi na każdym kroku. Co więcej, ten konkretny poziom nie ma absolutnie żadnej drogi ucieczki, więc jakby to powiedzieć, zostaniesz tam na wieki, no, póki coś cię nie zabije. Poza tym, co interesujące, istnieje jeszcze inny poziom, który jest oznakowany dokładnie tą samą liczbą, czyli 922. Stop. Tylko że jest on negatywny. Zatem tak, jest to poziom ujemny i tak jak jego pierwsza wersja, o której wspomniałem wcześniej, jest miejscem, do którego możesz pójść najdalej, przechodząc przez Backroomsy, tak ten konkretny jest tym, gdzie możesz pójść najniżej. Jakby wiecie, ten pozytywny jest najwyżej, a ten jest najniżej ze wszystkich. I nie jest on jakiś bardzo interesujący, aczkolwiek równie mocno nieprzyjemny. Jest to miejsce znane jako niekończąca się pustka, która pełna jest rozmaitych... W sensie, wiesz o co chodzi. Wszystko się tu gliczuje i świeci jak psuje. Ściany, sufity, podłogi... Wszystko jest tu zakłócone tym charakterystycznym efektem, który sprawi, iż szybko będziesz chciał stąd uciec, aczkolwiek nie będziesz miał jak. Dostając się do tego miejsca, kompletnie przestaniesz istnieć. Ty, jak i wszelkie twoje wspomnienia, wszystko co przeżyłeś prawdopodobnie pójdzie w zapomnienie, ponieważ ze względu na wszystko co będzie cię otaczać, oszalejesz i stracisz zmysły. Lecz całe szczęście, prawdopodobnie takowy scenariusz po dostaniu się do Backrooms raczej cię nie czeka, ponieważ nie znamy żadnej drogi wejścia w to miejsce. Ale to spokojnie, możesz odpalić sobie randomowy film Mondera z 2019 roku o zaginionych odcinkach bajek dla dzieci i już się tam dostaniesz, po prostu od oglądania. Przepraszam. Jednak raz jeszcze wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do wyjścia z Backrooms. Podsumowując, dostałeś się do poziomu o nazwie Koniec, olbrzymiej biblioteki, z której nie ma faktycznego wyjścia ani końca. Jedynie z niej możesz przenieść się do innego poziomu, który doprowadzi cię na sam koniec, czyli do poziomu 922, nie chcę mi się tego czytać, gdzie jesteś w stanie dostać się na olbrzymie schody, które przy dobrym układzie po przejściu 5000 schodków i przeskoczeniem przez barierkę ponownie przeniosą cię do rzeczywistości, którą znasz. Ewentualnie coś może pójść nie tak, a ty trafisz w miejsce, do którego trafić się nie będziesz spodziewać. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jak tak, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem oraz suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Póki co nie chciałem robić nowego filmu z analizą tego najnowszego materiału publikowanego przez Game Pixels, bo robienie bez przerwy materiałów na temat jednego od dwóch do maksymalnie 8-minutowego filmu jest trochę bez sensu. Wolę raczej poczekać chwilę, zebrać sobie wszystko do kupy i zrobić jedną większą analizę, zamiast na siłę robić analizę pojedynczych materiałów. Jakoś się w tym nie widzę i wolę poczekać do czasu, aż będzie ich trochę więcej, się trochę ich nazbiera. Powiedzmy, że jeżeli Kane wypuści jeszcze jakieś 2, maksymalnie 3 filmy, to wrócimy do tematu. A tymczasem ja będę się żegnał. Dzięki raz jeszcze za oglądanie. Wpadaj na mojego TikToka, Instagramka, wszystkie linki macie w opisie. Także zapraszam do obejrzenia moich poprzednich materiałów, wyczekiwania tych następnych i słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się. Miłego ziomka wam wszystkim. Cześć.